Po drugiej stronie wiaduktu ciągnie się ten sam nasyp, jednak nikt go tutaj nie pilnuje. Christel Focken od ponad 20 lat bada tajemnice II wojny światowej. A ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Przepraszam Was za moją nieobecność, chyba miesiąc mnie nie było na YouTubie, a było to spowodowane tym, że po prostu we wszystkie weekendy pracowałem, później zachorowałem, straciłem głos, no i teraz wracam do żywych. Co prawda temat Złotego Pociągu już przygasł, ale mając tą wolną chwilę, chciałbym się odnieść do filmu, który pojawił się no, już jakiś czas temu, jeszcze przed poszukiwaniami Złotego Pociągu przez spółkę XYZ. W tym filmie Niemka Christel Focken zajmowała się właśnie tematem Złotego Pociągu. Ona wytypowała inne miejsce. No i w komentarzach pod moimi filmami dosyć licznie pytaliście, dlaczego eksploratorzy, tak, a więc Andreas Sixer, Piotr Koper i ich ekipa, nie kopią w miejscu wytypowanym przez panią Christel, tylko gdzieś tam u siebie, czyli na 65 kilometrze, tam obok, prawda, koło Urzędu Skarbowego. No akurat sprawa z tym wygląda bardzo prosto, no ponieważ spółka XYZ miała tam jakieś swoje dokumenty świadczące o tym, że to właśnie tam jest Złoty Pociąg. Złożyli dokumentację, dostali pozwolenie na kopanie i prowadzenie pracy w określonym obszarze, no i nigdzie więcej, więc jeżeli dostali pozwolenie na kopanie tam, no to kopać nigdzie indziej już nie mogli, dlatego zajęli się po prostu tamtym tematem. My twierdzą, że mają mapy, mają świadków i tak dalej, dlatego kopią tam, a nie w miejscu, do którego zaraz się udamy, bo w tym filmie, który mogliście obejrzeć na TVP1 i do którego link znajdziecie w opisie pod filmem, pojawiają się właśnie takie różne ciekawostki, a mianowicie pani Christel Focken pokazuje nam kominy wentylacyjne, szyby kablowe, no i tak dalej, a więc różne ciekawe rzeczy. Dlatego też pytaliście, kiedy ja się udam na to miejsce, żeby sprawdzić, jak sprawa wygląda. No i cóż mogę powiedzieć więcej. W zasadzie jestem w jednym z miejsc, w którym była również pani Christel i zaraz Wam pokażę, jak tutaj sprawa wygląda. A więc to wszystko, co teraz mówiłem, to będzie słowem wstępu. Ja się tylko teraz przebiorę, no i cóż, ruszamy w teren, a więc zamknijcie oczy. Dziękuję. Jednak spodnie DPM-u lepiej na mnie leżą niż dżinsy. Dobra, jestem przebrany, a więc ruszamy w teren. Idziemy skonfrontować to, co pokazywała nam pani Christel Focken z rzeczywistością, a więc szukamy śladów torów, szukamy kominów wentylacyjnych, a także rur wystających z ziemi, które miałyby być szybem kablowym, oświetleniowym, jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej idziemy tam. Ale najpierw Wam coś pokażę. Według pani Christel, bocznica, która odchodzi tutaj od głównego toru, prowadzi do tunelu. Sprawa wygląda tak, że tam w oddali mamy stację Wałbrzych-Szczawienko. Tutaj oczywiście mamy tory, a bocznica znajduje się właśnie inaczej. Tory zaczynają się w tych szaczorach i idą dalej tutaj. Ostatnie ślady, które tutaj mamy, są pozostałością wjazdu do tunelu z toru bocznego. Stąd można zobaczyć, że tunel został wybudowany pod drogą i jest po północnej stronie dworca. Tutaj mamy dalej tory, czyli tą bocznicę, która miałaby prowadzić do tunelu ze Złotym Pociągiem. No a tutaj zaczyna się gruz. Tutaj mamy boczną drogę. No i tory tak sobie idą. Tutaj oczywiście mamy dalej ich ślady. I tak naprawdę idą tam w krzaczory, w górkę, gdzie zaraz się udamy. I w tym momencie moglibyśmy sobie zadać pytanie, cóż to za bocznica? Czy ona rzeczywiście prowadzi do tego podziemnego tunelu? No nie. Bowiem, jak się okazuje, tutaj z boku kiedyś był zakład odlewniczy metalu. Dosyć spory. No i jak możemy poczytać w dokumentach, zresztą nie tylko w dokumentach, ale w ogóle gdziekolwiek, w jakichkolwiek informacjach odnośnie tego zakładu odlewniczego, który się tutaj znajdował, no to ten zakład miał bocznicę. Chyba tak naprawdę wystarczyłoby tyle, tak? Bocznica, która się tutaj znajduje, to jest bocznica, która prowadziła do zakładu odlewniczego. Z kolei później ta bocznica została pociągnięta dalej
i doprowadzona aż do zakładu porcelany, tej, która jest obecnie wyburzona, tej, która znajduje się, której szczątki, resztki znajdują się obok urzędu skarbowego. No i tutaj tak naprawdę cała ta tajemnica się kończy, więc stwierdzenie, że te tory prowadzą do podziemnego tunelu, no są takie troszeczkę chyba nad wyrost, nie? Ale żeby nie było, idziemy dalej. W roku 1925 zakład zatrudniał już ponad 100 osób i prócz kowalstwa artystycznego zajmował się również produkcją klatek szybowych, wózków kopalnianych, a także mostów. Z uwagi na tą dużą produkcję potrzebował oczywiście dostaw materiału, a następnie później ktoś musiał te gotowe elementy odebrać. Z uwagi na bliskość kolei, która w zasadzie znajdowała się tuż obok, zdecydowano się na budowę bocznicy, która by oczywiście ten materiał do wytopu metalu dostarczała, no i oczywiście odbierała gotowe produkty. Dlatego też bocznica kolejowa dla zakładu odlewniczego jest tutaj po prostu wyjaśnieniem całej tej zagadki. Możemy na podstawie śladów, które znajdują się na ziemi, dokładnie określić, gdzie znajdowały się stare tory. I to pozwala zorientować się, jaka była tutaj możliwość wjazdu. Możemy również dokładnie zobaczyć, że góra, która się tu znajduje, jest sztuczna. Mijamy kolejne chaszcze. Mijamy kolejne resztki budynków, których jest naprawdę od groma. I cóż, idziemy za śladem torów. Bo, ojej, powinny mnie doprowadzić do byłego zakładu porcelany, która oczywiście już obecnie nie istnieje, no ale pójdę nimi tam troszeczkę dalej. Jeżeli nie natrafię na nic ciekawego, to oczywiście poszukam tych kominów wentylacyjnych i szybów kablowych, które gdzieś tutaj powinny się znajdować. No i cóż, ruszam dalej, do zobaczenia za chwilę. Przeszedłem już dosyć spory odcinek i tak naprawdę na każdym kroku uświadamiam sobie, że miałem rację, ponieważ bardzo dużo mamy tutaj elementów betonowych, jakieś studzienki, kable, resztki kabli, resztki porcelany, ceramiki, wszystkiego, tak naprawdę bardzo dużo gruzu. To wszystko po prostu przekonuje mnie co do teorii, że wszystko, co tutaj zostało, pozostało, to po prostu pozostałości właśnie, przepraszam, zakładu odlewniczego oraz innych jakichś mniejszych fabryk, które być może tutaj istniały, no ale chyba raczej nie możemy mówić o jakimś podziemnym tunelu, który miałby się tutaj gdzieś znajdować. Przecież cały czas mówi się o tym, że Niemcy to mistrzowie kamuflażu, ukrywania ich tajemnic. No a co, zostawiliby tak po prostu na widoku tory? No chyba jest to troszeczkę nielogiczne. Idę już jakiś czas tymi torami, no i patrzcie, co tutaj znajduję. Studzienkę, w której płynie woda, kolejną studzienkę, jeszcze jedną studzienkę i ogromny zbiornik. Zbiornik, który wydaje się, że miał drzwi, góry dwa kominy. Ciekawe. Wchodzimy na górkę, a tutaj głęboko, jakieś 5 metrów w dół. Tutaj kolejne, również bardzo głęboko, nie widać dna. Również bardzo głębokie zejście i również nie widać dna. Pytanie, co to jest?
Nie wiem, czy to nie jest jakieś coś związanego z wodociągami albo kanalizacją. No nic, tutaj nic więcej nie ma. W każdym razie nie wiązałbym tego z, no oczywiście z tematem złotego pociągu, bo tych codziennych oczywiście jest tutaj za dużo. Jedna, druga, trzecia, po drugiej stronie kilka. Słuchajcie, dosyć sporo tutaj tych wszystkich fantów. Tu idzie chyba odwodnienie. Tak to chyba mogę nazwać. Dwie płyty obok siebie, więc podejrzewam, że to odwodnienie. Do studzienek nie wejdę, ponieważ jestem sam, nie będę ryzykował, a są one dosyć głębokie. Nie wiem, w jakim stanie są te klamry do trzymania się, a więc pójdę jeszcze kawałek dalej. No i będę was prosił o pomoc w rozwiązaniu zagadki, cóż to po prostu za studzienki. Ja lokalizację podam w opisie pod filmem, także jeżeli wiecie, co to jest, no to bardzo proszę, dajcie mi informację. Bezpośrednio nad tunelem znajdziemy nawet rury żelazne, które pozwalają przypuszczać, że istnieje dostęp do tunelu. Rura, która wychodzi na środku bezpośrednio z góry, być może jest połączona z tunelem, który znajduje się pod nami. Możliwe jest, że to rura wentylacyjna dostarczająca powietrze albo mocująca. Mogła też służyć jako szyb kablowy, którego używano, aby oświetlić wnętrze. One znajdują się dokładnie na środku między torami po lewej i prawej stronie. To czyni nasze podejrzenia bardzo prawdopodobnymi. Pani Christel na swoim filmie pokazuje, że gdzieś tutaj nam walają się pod nogami kominy wentylacyjne. Jakieś studzienki, rury, przepraszam, które mogłyby być właśnie między innymi szybami kablowymi, a tymczasem tak naprawdę na każdym kroku, na jaką górkę bym nie nastąpił, to mamy coś takiego. Czyżby pod tym niewielkim wzgórzem również znajdowały się tory kolejowe, które miałyby skrywać skład, pociąg, jak zwał, tak zwał? No trochę nie bardzo, ponieważ wraz z tymi betonowymi i metalowymi rurami wala się tutaj cała masa gruzu, żelbetu i tak dalej, a więc jak dla mnie jest to nic innego jak pozostałości po jakichś budynkach, ale no raczej o jakimkolwiek tunelu nie ma tutaj mowy. Nasza cała nadzieja leży w tych dwóch szybach, które można tu zobaczyć. Mamy tu starą stal, starą formę i to pozwala nam wierzyć, że środek tunelu jest w miejscu, gdzie znajdują się te dwa szyby wentylacyjne. Nad jednym musimy się zastanowić. Tunel zbudowano, aby ukryć pociąg. Ten tunel był garażem dla pociągu Hitlera. Dawało to możliwość bezpośredniego przywiezienia Hitlera na dworzec. W filmie pani Christel Fokel to wszystko tak naprawdę jest bardzo fajnie zmontowane. Mamy właśnie, przepraszam, kominy wentylacyjne, szyby kablowe i inne tajemnicze miejsca, a wychodzi na to, że cały ten obszar, ogólnie naprawdę bardzo duży obszar, jest usiany czymś takim, pozostałościami betonu, gruzu i stali. Jest tego po prostu od groma, a więc już to wyklucza jakiekolwiek, już to wyklucza po prostu sam tunel, tak? Po prostu jest taka duża masa, że tutaj po prostu musiało się wcześniej znajdować jakaś fabryka, jakieś budynki czy coś innego podobnego. Tym bardziej, że co chwilę natrafiamy na stare ścieżki wydeptane, a więc no coś tutaj musiało na tym wzgórzu być, ale na pewno nie pociąg. Stoi na stacji lokomotywa. Słuchajcie, udało mi się ogarnąć dosyć spory teren, znacznie większy niż był pokazany na filmie Złoty Pociąg, który został wyemitowany na TVP1 i który możecie obejrzeć klikając w link pod moim filmem. Okazuje się, moim zdaniem, że ten właśnie film został tak zmontowany, tak pokazany, żebyśmy my widzowie mogli rzeczywiście domyślać się, albo nawet stwierdzić, że ten pociąg ma rację bytu w tym miejscu, pod tą górką. No ale, przepraszam, jeżeli chodzi o mnie, to mówię, przeleciałem cały ten teren w 2-3 godziny,
godziny. Tych kominów wentylacyjnych, szybów kablowych, studzienek jest cała masa. Teren był bardzo uprzemysłowiony, być może są to pozostałości właśnie jeszcze z tych początkowych okresów odlewni. Zresztą zanim powstała tutaj odlewnia, wcześniej znajdowały się inne zakłady i to wszystko to są prawdopodobnie pozostałości właśnie po tych zakładach. Być może rzeczywiście coś tam jest, ale no moim zdaniem na ten moment nic tam nie ma po prostu. Także chyba prace tutaj prowadzone nie będą. A jeżeli chodzi o Crystal Falcon, to pamiętajcie, że ona obecnie działa ze spółką XYZ i w tym miejscu moglibyśmy sobie zadać pytanie numer... Nie pytanie numer jeden. Zadać sobie pytanie. Dlaczego pani Crystal stwierdziła, że pociąg jest tutaj, a teraz współpracuje ze spółką XYZ. Ona została oczywiście zaproszona do poszukiwania tego pociągu. Dlaczego jakby wycofała się z tego miejsca i poszła tam na 65 km? No w zasadzie opcje są trzy. Pierwsza jest taka, że po prostu stwierdziła albo dostała jakieś dokumenty świadczące o tym, że tutaj nic nie ma. Dwa, chciała być no, w gronie odkrywców, którzy rzeczywiście to znajdą i stwierdziła, że pociąg jest tam jednak na tym 65 km. Trzy, czyli wersja, którą najbardziej lubicie, czyli wersja taka spiskowa. Dołączyła tam na 65 km do spółki XYZ, żeby odciągnąć wszystkich od tego miejsca. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście śledźcie mój kanał na YouTubie oraz na Facebooku Wyprawy Leona. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!